Mali pacjenci ze szpitali samorządowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach mieli mnóstwo atrakcji. Z okazji Dnia Dziecka marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś oraz członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski odwiedzili oddziały tych placówek i przekazali maluchom upominki. Jak mawiał Janusz Korczak, kiedy uśmiecha się dziecko, śmieje się cały świat. Uśmiech dziecka na pewno świadczy o tym, że jest szczęśliwe, bo dziecko musi być kochane, ale jeżeli już zachoruje, to musi mieć bardzo dobrą opiekę medyczną i Łomżyński Szpital słynie z tego, że dzieci są otoczone tutaj dobrą opieką, są dobrzy profesjonalni lekarze, którzy dbają o zdrowie dziecka. Co ważne, tym miesiąc pożegnamy się z COVID-em i będziemy odtwarzać wszystkie poprzednie oddziały, które opiekują się dzieciakami. A na koniec chciałem złożyć wszystkim dzieciakom z naszego regionu, z Łomży, z powiatu łomżyńskiego, z subregionu, z województwa całego podlaskiego, dzieciakom zdrowia, pomyślności, żeby nigdy nie trafiły do szpitala, a jeżeli już, to żeby szpital otoczył ją troskliwą i dobrą, merytoryczną opieką. Wizyta wicemarszałka Marka Olbrysia i Moniki Borkowskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, miała charakter szczególny. Prezenty od zarządu trafią na oddział noworodków, który dzisiaj jeszcze jest oddziałem covidowym. Od dzisiaj też obowiązuje decyzja wojewody, która w dużej mierze zwalnia nas z zadań związanych z covidem. Na dzień dzisiejszy mamy już tylko 10 pacjentów dodatnich i tendencja jest spadkowa. Chciałem tylko nadmienić, że w szczytowym okresie pandemii mieliśmy pacjentów 150. Spotkanie w łomżyńskim szpitalu było okazją do podsumowania 14 miesięcy pracy na oddziale noworodkowym w czasie pandemii. Przez te 14 miesięcy hospitalizowaliśmy 150 noworodków. Były to noworodki urodzone tylko przez mamy, które tutaj trafiły właśnie z powodu swojego stanu zdrowia, z powodu zakażenia COVID-em. 138 dzieci urodziło się bezpośrednio u nas w szpitalu. 12 dzieci noworodków przyjęliśmy urodzonych w innych szpitalach. Niestety urodziło się też w międzyczasie 20 bardzo niedojrzałych dzieci i te dzieci, mimo że nie były zakażone przez mamy, bo powszechnie już wiadomo, że wirus COVID nie przechodzi przez łożysko, ale odczuwały skutki ciężkiej choroby mamy. Natomiast dzieci urodzone o czasie, całe szczęście, nie przechodziły negatywnych skutków zakażenia. I mam nadzieję, że już czerwiec będzie tym ostatnim miesiącem, kiedy będziemy sprawować tylko i wyłącznie funkcję oddziału covidowego. Marszałek Artur Kosicki spotkał się także z dziećmi w Książnicy Podlaskiej imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wszystkim dzieciom życzymy, by radość i szczęście było ich codziennością, nie tylko w Dzień Dziecka. W Augustowie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn. Spotkanie było wyjątkowe, bo było inauguracją funkcjonowania Centrum Sportów Plażowych w Augustowie. Obiekt powstał z pieniędzy zarezerwowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Zarząd województwa reprezentował w Augustowie wicemarszałek Marek Olbryś. Przede wszystkim podziękowanie ogromne dla miasta Augustowa, że potrafili to zrealizować, bo to jest piękna oferta. Zaryzykuję takie powiedzenie z letniej stolicy Polski. Bo jak będą takie inwestycje w rekreację, w sport, w turystykę, to niebawem Augustów zostanie letnią stolicą Polski, bo mają wspaniałe zaplecze w postaci jezior, lasów. Tu będą przyjeżdżać ludzie nie tylko z naszego województwa, ale z całego kraju i myślę, że ze świata, żeby zobaczyć piękne obiekty, jakie tu powstają.
Działacze sportowi związani z siatkówką nie kryli zadowolenia i zachwytu, bo nowy obiekt w Augustowie powstał z zaangażowania i miłości do sportu, szczególnie piłki siatkowej. Jestem zszokowany otwartością ludzi i fajnym miejscem. To jest miejsce, które to jest typowe, klasyczne miejsce do rozwoju siatkówki plażowej. Można rozgrywać na pięknych placach, w pięknych miastach, w centrach miast, ale gdy rozgrywa się zawody w takim miejscu, gdzie do jeziora jest nie 50 metrów, gdzie wszystkiemu temu towarzyszy świetna infrastruktura turystyczna, to nie ma się co zastanawiać. Jest to według mnie jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie sobie można wyobrazić. Ta miłość nie jest taka rzucona na wiatr, to co powiedział pan marszałek, to co powiedział burmistrz, bo sam obiekt jest klasy naprawdę europejskiej. Jest to świetne miejsce do tego, aby rzeczywiście turniej, ewentualne następne rozgrywki wprowadzić na wyższy światowy poziom. Jestem o tym przekonany. Augustów jest chyba miejscem magicznym. Tak się mówi, że nie Giżycka, powinien być Augustów stolicą, letnią stolicą Polski. Położenie nad jeziorem, klimat, fantastyczni ludzie. Wybudować obiekt to nie jest sztuka. Sztuka trzeba zrobić taki obiekt, który nie będzie tylko na imprezy małe, a będzie można organizować imprezy duże, ogólnopolskie, międzynarodowe. A Augustów ma i bazę noclegową i jest świetnie położony. I tak jak dzisiaj powiedziałem, że rzeczywiście już myślimy, żeby w najbliższym czasie w Augustowie zrobić World Tour, tak żeby ściągnąć najlepszych siatkarzy na świecie, żeby mieszkańcy Augustowa mogli naprawdę podziwiać siatkówkę to na najwyższym poziomie. O pomyśle na Centrum Sportów Plażowych i jego realizację zapytaliśmy animatora siatkówki w Augustowie. Brakowało w Augustowie obiektu takiego jak ten, gdzie mogliśmy trenować też w lato, gdzie moglibyśmy organizować turnieje takie jak ten, który się właśnie odbywa. Stąd wziął się pomysł, była potrzeba, był olbrzymi odzew, tak jak mówiłem, młodzieży, która właśnie oddała swoje głosy na to i dodatkowo kibice UKS Centrum Augustów, za co jeszcze raz dziękuję. Nie ma lepszej formy spędzania czasu niż aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, tym bardziej w tak pięknych okolicznościach przyrody, gdzie mamy plażę miejską, amfiteatr, jezioro, dookoła ładne drzewa, także tylko brać i korzystać. Augustów jest już przygotowany do sportów plażowych, ale zaprasza do siebie nie tylko miłośników aktywnego spędzania czasu. Miasto ma także bogatą ofertę kulturalną na zbliżające się wakacje. Na szczęście luzowane są obostrzenia, w związku z tym wracają do nas niektóre imprezy. Jak zwykle kilka koncertów, wraca do Augustowa po rocznej przerwie Augustów Go Teatr, czyli teatry uliczne. Mamy stałe punkty programu jak Augustów Off, przegląd filmów i muzyki offowej. Mamy Blues Maraton Augustowski. Zapraszam do Augustowa. Chcemy, żeby imprezy trwały do końca września, nie tylko w wakacje. Malowniczo położony nad jeziorem Necko kompleks boisk do siatkówki plażowej powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Zespół boisk plażowych otoczony jest piłkochwytami i wyposażony w trybuny. Umożliwia organizowanie spotkań plażowej piłki ręcznej i nożnej. Do zobaczenia w Augustowie. Dotacja z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów pomoże sfinansować wkład własny w projekcie dotyczącym utworzenia i doposażenia oddziału neurologii w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie. Umowę o przyznanie wsparcia podpisali Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego oraz przedstawiciele powiatu zambrowskiego, starosta Stanisław Orzlański i Sebastian Orłowski, członek zarządu. W dniu dzisiejszym bardzo dobra informacja, możemy już podpisać umowę na wsparcie Starostwa Powiatowego w Zambrowie. To wsparcie będzie dedykowane na wkład własny do projektu unijnego dotyczącego rozbudowy, przebudowy szpitala powiatowego w Zambrowie. Bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców zarówno powiatu, ale myślę nie tylko powiatów ościennych. Tak jak rząd wspiera samorządy powiatowe, samorządy gminne w realizacji tych inwestycji istotnych dla rozwoju gmin i powiatów, tak samo my to chcemy tak robić. Też my będziemy wspierali i słowa tutaj dotrzymujemy, nie tylko jako zarząd województwa podlaskiego, ale przede wszystkim jako radni sejmiku. Gratuluję dobrze złożonego wniosku, ważnego wniosku i mam nadzieję, że szpital w Zambrowie będzie się rozwijał jeszcze prężniej, a widząc pana przewodniczącego tam jako osobę zarządzającą, jestem tego prawie że pewien. Szpital powiatowy w Zambrowie otrzymał już 8 milionów złotych z funduszy unijnych na utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej. W ramach projektu powstanie także poradnia neurologiczna. Zadanie, jakim jest zbudowa szpitala, oddział neurologii z oddziałem udarowym, jest zadaniem ponadlokalnym. Jest to zadanie wojewódzkie. Dziękuję
wszystkim tym, którzy zrozumieli potrzebę tego, w szczególności powiatowi zamborskiemu, reprezentowanemu tutaj przez zarząd oraz drugi organ, jakim jest Rada Powiatu. Zrozumienie w tym zakresie było też i w samorządzie województwa, za co serdecznie dziękuję przedstawicielom zarządu województwa na czele z panem marszałkiem. Milion z budżetu województwa w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów ma uzupełnić wkład własny niezbędny przy realizacji unijnego projektu. Powiat Zambrowski sfinansuje w tym zakresie wydatki w kwocie ponad 400 tysięcy złotych. Powiat Zambrowski jest jednym z najmniejszych powiatów. Najmniejsze środki ma na finansowanie wszelkiego rodzaju inwestycji. Dlatego każde pieniądze, każde dofinansowanie, każde poparcie jest warte. Dziękuję bardzo w imieniu powiatu zambrowskiego za dofinansowanie naszego szpitala. Budżet projektu obejmuje zarówno zadania związane z pracami budowlanymi, jak również z zakupem wyposażenia medycznego, systemu informatycznego i sprzętu komputerowego. Realizacja całego projektu to koszt ponad 10 milionów złotych, z czego dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego to 8 milionów złotych. Od soboty 29 maja każdy, kto jest zainteresowany podziwianiem pięknej panoramy naszego miasta, będzie mógł także skorzystać z tej atrakcji. Zapraszamy serdecznie w weekendy aż do końca sierpnia. W sobotę i niedzielę wejście będzie czynne od 11.30. Do końca czerwca zapraszamy do godziny 20, a w lipcu i sierpniu nieco dłużej, bo do godziny 21.00. Bilet wstępu kosztuje 8 zł, natomiast młodzież do 13 roku życia, znajdująca się oczywiście pod opieką osoby dorosłej, jest wpuszczana zupełnie bezpłatnie. Uczestnicy niedawnej Nocy Muzeów mieli już okazję podziwiać panoramę miasta z dachu opery, a teraz na tarasy będzie można wchodzić w każdy weekend. Amatorów podniebnych spacerów Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza w soboty i niedzielę od godziny 11.30. Do końca czerwca tarasy będą dostępne do godziny 20.00, w lipcu i sierpniu do 21.00 pod warunkiem dobrej pogody. Zabytkowy budynek Biblioteki Gminnej w Szumowie przejdzie kompleksową modernizację. Jej łączny koszt to 1 000 000 zł. Przekazana dotacja z funduszy unijnych wyniesie 354 tysiące zł. To ważny projekt dla społeczności lokalnej. Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał dotację dla gminy Szumowo na rozbudowę, odbudowę biblioteki publicznej w gminie. To koszt ponad 354 tysiące zł. Cały projekt ponad 1 000 000 zł. I to doskonała promocja takiego Centrum Kultury Gminnej. Tam będzie nie tylko biblioteka, będą się spotykać mieszkańcy gminy, będą organizować różnego rodzaju imprezy i to jest taki ośrodek, gdzie będzie się rozwijała społeczność tej gminy i bardzo dobry wniosek. Projekt pochodzi ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie, ale to gmina wyremontuje budynek z 1920 roku, w którym znajduje się biblioteka publiczna. Jest to budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Biblioteka gminna w Szumowie była utworzona w 1948 roku, ale do 2008 roku nie miała swojej lokalizacji. Ten budynek został przekazany w użytkowanie dla biblioteki w 2008 roku i biblioteka mieściła się tu do 2018 roku. Ze względu na stan techniczny budynku, zawilgocenia, musieliśmy przenieść tą bibliotekę do budynku zastępczego, ale jest to tymczasowa lokalizacja. Docelowo budynek, który widzimy za mną, jest to budynek przeznaczony dla biblioteki i po remoncie biblioteka wróci do swojego budynku. Szukaliśmy pieniędzy i trwało to aż 3 lata, aby dofinansować ten remont. Koszt tego projektu to jest ponad 1 000 000 zł. Tak naprawdę pieniądze, które wyłożymy w remont tego budynku, pozwoliły wybudowanie nowego, nowoczesnego, pięknego obiektu. Ale ponieważ jest to budynek zabytkowy, jest to obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, po to, żeby utrzymać tą architekturę Centrum Szumowa, zapadła decyzja, aby ten budynek remontować. Jest to projekt z RPO Województwa Podlaskiego. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę z marszałkiem na dofinansowanie tego obiektu. Cieszymy się, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Jest to projekt bardzo ważny dla społeczeństwa przede wszystkim. Lokalizacja biblioteki w tym miejscu jest bardzo korzystna dla czytelników. Dla osób starszych jest to centrum kultury. To nie jest tylko biblioteka, to jest w ogóle centrum kultury. Tu mogą się Państwo spotykać, mogą prowadzić kluby dyskusyjne. Przede wszystkim mogą wypożyczać książki,
które wypełnią im czas wolny. Mamy nadzieję, że remont tego budynku przede wszystkim przyczyni się do rozwoju czytelnictwa, zwiększy ilość czytelników, ale przede wszystkim będzie taką ostoją, szczególnie dla osób starszych, osób wykluczonych, które będą miały miejsce spotkań, które będą mogły spotkać się z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji i wypełnić sobie ten czas. Mam nadzieję, że po remoncie, taki jest projekt, że po remoncie ten obiekt będzie nowoczesnym, pięknym, dostosowanym przede wszystkim do osób niepełnosprawnych lokalem biblioteki. Projekt zakłada zakończenie całego zadania do końca sierpnia 2022 roku. W ramach inwestycji zostanie m.in. wykonana nowa elewacja, wymieniona stolarka, dach, instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. Jej koszt wyniesie ponad 1 000 000 zł, a dotacja pokryje 354 000 zł.